Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku kontynuacja poprzedniego tematu, lakierowanie tej maski. Zachęcam was wszystkich do aktywności w komentarzach. Piszcie, udzielajcie się, nie ma się czego wstydzić. Piszcie, co byście chcieli zobaczyć, jakie testy. Ja co prawda mam już jakieś plany na kolejne odcinki, ale chętnie was wysłucham, co was interesuje i postaram się wam to wszystko nagrać. Także zaczynamy. W pierwszej kolejności, jeśli chodzi o przygotowanie tej maski, to będzie zaszpachlowanie tych dziureczek, które po zapodkładowaniu wyszły i się nam pokazały dokładniej. I w momencie, gdy ta szpachlówka będzie nam schła, to przygotuję sobie jeszcze ten pasek, na którym właśnie była taśma oddzielająca sposób na mokro od sposobu na sucho. Te dziurki również tutaj będą zaszpachlowane i jak już zaszpachluję te dziurki, to przejdziemy do kolejnej czynności, którą wam nagram i będziemy z tematem jechać dalej. Ok, także kolejnym etapem w tej właśnie oto masce, lakierowaniu tej maski jest zapryskanie tych wszystkich przeszlifek podkładem, najzwyklejszym podkładem sprayu w celu uniknięcia niepożądanych wydarzeń typu na przykład jakaś mapa, żeby się nie wytworzyła. Także sobie tutaj popryskam. Jest o tyle to szybsze, ponieważ nie muszę mieć pistoletu. Staram się, żeby nie było takich twardych odcięć, że tu grubo nawalę. Odcień ma znaczenie, ale w moim przypadku nie ma. Dlatego, że odcień tego podkładu będzie wpływał na krycie bazy. Ok, w takim razie maska już jest doschnięta, jeśli chodzi o ten spray. Miał być co prawda kolor różowy, ale niestety było go zbyt mało, żeby nawet jedną warstwę położyć. Dlatego stwierdziłem, że doleję trochę czerwonego, trochę niebieskiego i wyszedł kolor fioletowy. Dlatego będzie kolor fioletowy. Jeśli chodzi o kolor różowy, to mam już pewien pomysł na to, żeby ten kolor różowy bardzo fajnie wyglądał, ale to jest pomysł na kolejny odcinek, ponieważ będzie to kolor różowy z dodatkiem, takim, którego się nie stosuje raczej w lakiernictwie pojazdowym. Raczej to jest po prostu ludzka fanaberia i takie widzimisię, ale jest to bardzo efektowne, bardzo ładnie wygląda to w słońcu, dlatego jest to pomysł na osobny odcinek i zapraszam was do śledzenia, ponieważ w niedalekiej przyszłości ten odcinek też się pojawi i też na tej samej masce. To jest maska testowa, zaznaczam, jest to maska testowa. Na tej masce będziemy testować różnego rodzaju rzeczy i teraz tak naprawdę odmucham sobie, wymieszam farbę, wleję do pistoletu i pomaluję. Może nagram jak to wygląda, chociaż mam tu trochę mało miejsca, ale może uda mi się nagrać to z głowy, jak to będzie malowane. I co? Widzimy się w kolejnym etapie tego właśnie lakierowania tej maski. Kamera na głowę i ogień. Ale ładny kolor. Najpierw robię ranty. A
Później maluję całą powierzchnię. No i proszę bardzo, można sobie tak zrobić. Że sobie pomalować tutaj te boki, żeby później malując na przykład tak już nie robić tego ruchu, tylko sobie kończyć tak, wiadomo. A można i całą masę. No to dawaj. Można od spodu sobie malować od dołu do góry i od góry do dołu, to chyba raczej w zależności od preferencji. Ja chyba wolę tak od dołu, nie? Bo wolę sobie wstać niż później kucać. Jak widzicie, zakładam warstwę na warstwę, żeby było pokryte. Nie maluję za wysoko kolejnej warstwy, żeby nie zrobić pasów. No i co, pierwsza warstwa gotowa. Teraz sobie chodzi wyciąg, dużo ludzi pyta mnie, co ja mam tutaj za wyciąg. To jest po prostu wentylator wyciągowy z filtrem kabinowym. Ten filtr akurat jest sufitowy, bo tylko taki mam. Wcześniej miałem filtr podłogowy. A to jest taka konstrukcja z drewna, ze siatką na zawiasach i z taką zapadką, że mogę sobie po prostu wyciągnąć tutaj do góry, wyjąć filtr, włożyć. Siatka jest z tej strony i ze strony wentylatora, wiadomo, bo gdyby nie było ze strony wentylatora, to by wciągnęło w wentylator ten filtr i by dupa była, nie? Kolor bardzo ładny, nie powiem, że nie. Ładnie to wygląda. Jeszcze drugą warstwę się tutaj pryśnie cieniutką, chociaż można by było w ogóle już nie pryskać. Ładnie to wygląda, ale wypryskam to, co mam w pistolecie jeszcze i będziemy kłaść bezbarwny. Bezbarwny położę na tyle grubo, żeby poleciał zaciek, żeby w późniejszym odcinku pokazać wam, jak usunąć zaciek. Kiedyś pamiętam, jak zaczynałem z lakiernictwem przygodę i lakierowałem pierwszy swój element, to poszedł mi zaciek i po prostu no mało co się nie rozpłakałem, bo nie wiedziałem, jak to wykończyć, usunąć i po prostu taki to był dla mnie stres i szok, że wszystko miało być tak idealnie, a tutaj się zepsuło. Więc uważam, że nagram taki odcinek poświęcony tylko do usunięcia zacieku. Jest sporo sposobów i postaram się każdy sposób omówić, dlatego zapraszam do oglądania i subskrybowania, żeby być na bieżąco i żebyście pokazali, że podobają wam się te treści i żebym też wiedział, żeby nagrywać dalej te treści, tak? Dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnym etapie lakierowania tej maski. Ciągało. Mamy w pistolecie niewiele, ale to tam damy radę. We'll be right back.
jak na przykład jest taka sytuacja, że już jest filtr zabity, to go wyciągam, zamykam i chwilę chodzi i wyciąga powietrze bez filtra. Później zakładam nowy filtr i taka to sytuacja jest właśnie. Fuh. Może trzeba ten filtr wymienić, no cóż, więc sobie właśnie robię, pyk, już wyjąłem wcześniej, ja sobie tylko tutaj wkładam, może być za duży, to lepiej będzie trzymał, o, cyk, 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 proszę bardzo, pyk, pyk, pyk. Superowo jest, ekstra klasa wypełnienie sztos. Sztos wypełnienie. O, i git. No dobra, tą baza nam wyschła, dlatego bierzemy się za kładzenie klaru. Odpalamy maszynę. Maszynę. Zamykamy kotłownę, bierzemy pistoletem i jedziemy z kurwenem. Oczywiście bezbarwny kładziemy na wentylatorku, bo inaczej to nie ma szans, żeby tu w ogóle coś widzieć. Patrzcie, jak wszystko zabiera wentylator. No może nie wszystko. No dobra, to tak, na początek, jeśli chodzi o bezbarwny, jeśli chodzi o mnie, bo każdy to tam ma swoją technikę, lakiernik. Ja sobie robię najpierw ranty, bazę i bezbarwny tak samo. Zaczynam od rantów, od tych zakamarków. Bo później jest według mnie trudniej, jeżeli nie zaczniemy od tego, bo każde dodanie materiału do blisko obszarów, w którym już jest bezbarwny, skutkuje tym, że może się polać ten bezbarwny, jeżeli lakierujecie w warunkach garażowych. Dzisiaj oczywiście wymusimy polanie tego bezbarwnego, żeby zrobił się zaciek, ale w takich warunkach, kiedy nie wymuszamy, no to najważniejsze jest, żeby to jak najmniej nam poleciało, pociekło, tak? Więc... Tu już nam poleci bezbarwny, oczywiście za dużo dałem i to niespecjalnie.
Masakra, ale zadyma. Dobra, staramy się, żeby tutaj coś pociekło. Rzadko. Nie pociekło, ja pierdolę. Nie no, cieknie, cieknie tutaj, po rancie. Żeby pociekło, to trzeba po prostu dużo materiału dać. Zobaczcie, jakie piękne zacieki mi powychodziły. No naprawdę musiałem się postarać, żeby je wykonać. Ale to dobrze. Będę miał co usuwać. Wytrwaliście do końca, napiszcie jakiś komentarz, czy wam się podobał ten film, czy się nie podobał, czy chcielibyście jakieś inne, może macie jakieś pomysły, może macie jakieś wątpliwości co do swoich jakichś pomysłów, piszcie, ja bardzo chętnie odpowiem, udzielę się, jak będę oczywiście umiał, to wyrażę swoją opinię i bardzo wam dziękuję, że oglądacie, subskrybujecie, bardzo mnie to cieszy, powoli do przodu. I co? Czekamy na kolejny film, prawda? Wiadomo. Dzięki bardzo. Do zobaczenia za tydzień.